Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał i dzisiaj w koszulce Sonika zapraszam was na trzeci odcinek Zagrajmy w Sonic Superstars. Zabieramy się za świat numer 4, czyli Pinball Carnival. W końcu pada naładowałem, pamiętałem o tym dzień wcześniej, więc teraz mam nadzieję, że żadne krzywe akcje nie będą miały miejsca, tak jak to było w poprzednim odcinku, czyli w odcinku numer 2. Let's go, rozpoczynamy. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, jak i poprzednie i późniejsze, to nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, to łapką w dół, uzasadnijcie oczywiście w sekcji komentarzy dlaczego oraz zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z filmami na tym oto kanale. Byle jakimi, już tam nie ważę, czy zagrajmy wy, czy tam jakieś inne rzeczy, które ja sobie tam będę tworzył w wolnej chwili. Powiem wam szczerze, że poziom naprawdę zaczyna się dobrze i mam nadzieję, że będzie to całkiem fajny poziom, jeżeli chodzi o przejście, że to nie będzie tak, że od tego poziomu właśnie zacznie się problem, chociaż ja już delikatnie, jak zauważyliście, mam problem sam ze sobą. O, patrzcie, ring, widzicie? Ale ja mam farta naprawdę do tych ringów. Ej, serio, to jest czwarty ogromny pierścień, do którego ja mam farta, żeby go zdobyć. Poważnie. Dobra, widzę, że teraz mamy tutaj delikatnie, ogólnie mamy nowe przeszkody. Ej, no nie gadaj, że ja nie zdobędę tego. Ty, to byłby przypał już. Ale chuj strollował. Ej, co się stało? Ej, nie udało mi się zdobyć szmaragdu, co to ma znaczyć? Nie, ja restartuję ten poziom, to tak nie może być, moi drodzy, sorry, to tak... Nie może być. Mam nadzieję, że będę mógł się cofnąć do tego poziomu. Zrestartuj. Mogę? Będę mógł jeszcze raz zdobyć ten szmaragd, czy niestety mi już pierścień powie, żebym cmoknął się w dupę? Ej! Jest ten pierścień! Możemy jeszcze raz to przejść. Dobra, mamy drugą próbę. Teraz na pewno nam się uda. Musi się nam udać. Nie ma takiej innej opcji, że się nie uda. Dobra, powiem wam, że ten cymbał jest coraz bliżej. Coraz bliżej niego jesteśmy. Ale on ucieka, cholera jasna. Wracaj tutaj. Dobra, mamy to, udało się. Jezus Maria, za czwartym razem się udało. Czwarty cholerny szmaragd chaosu. Ja już widzę, że to naprawdę będzie udręka zdobywanie tych szmaragdów. Już od czwartego szmaragdu ja widzę, że już będzie problem. Zdecydowany problem. Dobra, mamy teraz power up woda. Zamień się w płyn. A, czyli w Wispona mamy się zmienić, tak? O, dobra. Zapomniałem, że to się kwadratem robi, bo tu gra mi podpowiada, że to niby L i B. Znaczy LB i RB, przepraszam najmocniej. Tak jakby to były kontrolki od Xboxa, a ja cały czas zapominam, że ja gram na padzie od Playaka 5, a nie od Xboxa. Tak więc gro wypadałoby może nie wiem, jakkolwiek nie skonfigurować, a zaktualizować może kontrolki, co? Bo nie każdy gra na padzie od Playaka, od Xboxa. Przed chwilą chciałem powiedzieć od Playaka. No wiecie, o co mi chodzi, kurde, no, się zakręciłem, cholera jasna. Jak słoik. Ej, co jak co, ale naprawdę bardzo fajny jest ten poziom. Taki, bardzo mi się podoba, taki... Nie będzie to za bardzo oryginalny komentarz, taki bardzo kolorowy ten poziom. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, mówiąc jak ja mówię, że to jest bardzo kolorowy poziom. Tu mam bardzo takie coś na myśli, że taki, nie wiem, bajkowy, taki... No, piękny dla oka, tak to ujmijmy, no. Nie wiem, naprawdę ciężko jest mi tutaj określić. Na razie te poziomy mi się bardzo podobają i ciężko jest mi je skrytykować. Dobra, mamy tutaj minibossa. Na czym on będzie polegał? Aha, czyli muszę te cztery zdjęcia przewrócić do góry nogami. Te cztery kółeczka. Okej, rozumiem, na tym to polega. Okej, dobra, mamy to. Czyli to będzie prosta konfrontacja. Jeden pierścień i jeden... Kurde! Nie no, jak ja dałem dupy po całości na minibossie, to jest naprawdę już kibel ze mną totalny, co nie? Ale tak to jest, jak się pierwszy raz gra w grę i jeszcze się w nią nie grało, ponieważ, no jak wiecie, ja jeżeli chodzi o nowe gry, w
tym wypadku o Sonica Superstars czy Sonic Frontiers, to ja nie ćwiczę przed tymi let's playami, ale co na żywioł, tak więc ja na bieżąco tę grę poznaję, nie? Jakby nie patrzeć. Więc jeżeli kogoś bardzo kuje to w oczy, to sorry Winnetou, ale niestety macie problem zdecydowany. Do widzenia. Mogłem tak od razu zrobić, a nie kurde. O, ale fajna świnka! Ale fajna świnka tu wyskoczyła. Urocze, cute. Bardzo. I myk, zdobywamy punkty, a co? Ciekawe czy jest za to achievement. Jakby był to dawno bym dostał. A jako że nie ma, no to nie ma. Teraz mamy do wyboru, wybierz kolejny akt albo akt owocowy. No oczywiście, że akt numer 2. Akt owocowy sobie zrobimy po akcie drugim. A myślę, że szybko nam pójdzie akt drugi, ponieważ nie musimy tutaj za bardzo eksplorować. Oczywiście możemy, ale nie musimy, ponieważ tak naprawdę już Giant Ringa lub gigantyczny pierścień udało nam się już zdobyć, tak więc byłoby to bez sensu, gdybym ja teraz tak jakoś super mocno się skupiał. Mogę po prostu jak najszybciej się da przejść ten poziom, tak jak to powinno się w Sonicach grać. Ale ja stawiam w Sonicach też bardzo mocno na exploring, ponieważ exploring uważam, że w tej serii jest też ważny. W szczególności jeżeli chodzi o szukanie gigantycznych pierścieni. Ty patrzcie, Kangurek Kao tutaj był, ale jaja. No takiego crossovera to ja się nie spodziewałem w Soniku, nie? Wiecie, muszę przypominać o Kangurku Kao, ponieważ ostatnia gra wyszła w roku 2022, co nie? I trochę przypał, nie? Nie przypominając o Kangurku Kao. Jeszcze ludzie zapomną, co to jest za Kangurek Kao, a tego byśmy nie chcieli chyba bardzo. Takiej ikony dla Polski, żeby zapomnieć, kim jest Kangurek Kao. A! Ważne info! Popełniłem małego babola, jeżeli chodzi o odcinek numer 1, bo ja powiedziałem wam, że tę grę tworzyło Sonic Team. Okazuje się, że Arzest tworzyło tę grę, a raczej tworzył tę grę, jeżeli dobrze wymieniam, ponieważ, znaczy wymieniam, odmieniam, ponieważ Pixel mi o tym wspomniał. I tak, bardzo szybki refleks to był z mojej strony, ponieważ widziałem te oznaczenia z ostrzegawcze, które mi dały do myślenia, że muszę jak najszybciej skoczyć, bo inaczej spadnę w dół. Zauważyłem to, więc proszę mnie tutaj nie mówić, że ale fart, bo znaczy przyfarciło mi się, to jest fakt, ale mam podzielność uwagi, bo mogę z wami dyskutować i przy okazji opowiadać jakieś pierdoły w tle. Więc dobra, wracając do tematu. Tak, powiedziałem, że Sonic Team stworzył, tak naprawdę to Arzest jest odpowiedzialny za tę grę, tak więc w tym momencie chylę czoła i przepraszam najmocniej za wprowadzenie w błąd. Obiecuję mocne postanowienie poprawy i będę starał się weryfikować informacje. Mogłem o tym nie wiedzieć, ponieważ tak jak mówię, ja gram na ślepo w tę grę. Co możecie zauważyć, że większość rzeczy ja poznaję, gdzie każdy, kto grał chociaż raz w Superstarsy, powinien wiedzieć, gdzie co jest, gdzie co leży, kto stworzył i tak dalej. Ja te wszystkie informacje poznaję na bieżąco. Tak więc, jeżeli was to w oczy kole, to najmocniej przepraszam. To w takim razie nie oglądajcie mojego let's playa z Sonica Frontiers, bo wtedy to zawału dostaniecie, jak zobaczycie, jakie tam prawdopodobnie głupoty nagadałem. Kiedyś miałem podejście takie, że nie no, robienie let's play na ślepo to trochę nie jest najlepszy pomysł. Ale z perspektywy czasu mi się to zmieniło, bo uważam, że można naprawdę coś ciekawego stworzyć. I może to być naprawdę coś eleganckiego, jeżeli chodzi o komentowanie. W szczególności, jeżeli daję dupy w najprostszych sekcjach, a wy potem się śmiejecie ze mnie. Jeżeli oczywiście oglądacie serię. Bo, no nie chcę nic mówić, ale tak ten Mirror's Edge to tak trochę chyba do kibel seria, co? Tak nie, żebym się chciał czepiać, może przesadnie, no ale no... Ludzie, obejrzcie te odcinki z Mirror's Edge, naprawdę, myślę, że będzie beka też ze mnie. No to nie było za mądre z mojej strony, to muszę przyznać, że to było totalnie głupie i nieprzemyślane. I oczywiście checkpoint mamy dopiero tutaj. Coś, na co zwróciłem uwagę w poprzednim odcinku, ale wy tego nie słyszeliście, bo ja to wyciąłem, ponieważ powiedziałem to w strasznie skomplikowany sposób, to teraz wam o tym opowiem w tym odcinku, więc wyjdzie na to, że po raz pierwszy o tym wspominam w odcinku numer 3. Otóż podoba mi się to, że w tej gierce jak zginiemy, to czas nie leci do przodu, tylko jakby stoi w miejscu od momentu, kiedy żeśmy weszli w ten checkpoint, bo naprawdę... Ja bym się chyba rozpłakał, gdyby się okazało, że
No tutaj jest limit czasowy do 10 minut, tak jak w klasycznych Sonicach. Chyba, że jest. Chyba, że jest, a ja jeszcze żadnego poziomu w taki sposób nie ukończyłem, to wtedy zostanę zweryfikowany, jak to się mówi. Ta, musimy iść wyżej. To jakieś duchy są, lol, co to są za przeciwnicy? Ale ja w tym poziomie daję ciała, kurde, strasznie dużo pierścieni tracę, a tak nie powinno być, uważam. Gdzie nas tutaj wysyła ta? Dobrze się zorientowałem, ponieważ mogło to się różnie skończyć. No, doszliśmy do bossa. Czy jest tutaj doktor? Tak, jest tutaj Iwo Robotnik. Jak najbardziej tak. Dobra, Eggman, co masz nam tutaj ciekawego do zaoferowania? Weź nam się pochwal swoim tym, swoim mindsetem. A i przypadkowo wybrałem tą umiejkę. Tego nie planowałem. Ale no dobra, skoro tak ma być, to nie wiem, może to coś da. Ej, ale on w ciry dostaje. XD. Ej, dobra, to ja sobie przypadkowo za bardzo ułatwiłem, bo teraz to się zaraz okaże, że on będzie na kilka hitów, nie? Dobra, dostał w ciry. Nie udało mi się co prawda w ten sposób, jaki gra oczekiwała, żeby dostać się tam do niego do góry. Ale zrobiliśmy to, uważam, że w równie klawy sposób, jak teraz zrobiliśmy. Tak więc nie ma tragedii. Może uda nam się owoc wylosować. Mistrz jest tylko jeden, proszę państwa. Naprawdę. To oznacza, że ja mam szczęście, nie? Bez kitu. Dobra, wracamy chyba do mapy świata. Dobrze chyba wcisnąłem. Nie, nie chcę powtarzać tego poziomu. Wypadł do mapy świata. XD totalnie. Co ja trójkąt wciskam? I teraz nas będzie gigantyczna ściana gonić. Dobra, okej. Czyli rozumiem, na czym ten poziom będzie polegał. I zakładam, że kiedy ściana się do nas zbliży, to będziemy tracić ringi. Więc może lepiej tego nie róbmy, może lepiej lećmy do przodu. Taką propozycję mam. Wow, ale punkty nabiłem. Szybko nam poszło. Jeszcze zdobyliśmy kilka medali. No to już jest naprawdę klasa, proszę państwa. Zastanawiam się tylko jedno, czy jak ja wyszedłem teraz z aktu drugiego z Spinball Carnival, to czy jakąś cutscenkę pominąłem, bo już dobra, tutaj już przyszliśmy, tak? No tak, mamy zaliczone, oczywiście, że tak. Dobra, to wiecie co, poczekajcie sekundkę, ja do was za sekundę wrócę, wyczyszczę kartę, żebyśmy mogli jeszcze jeden świat nagrać, bo wydaje mi się, że to będzie za krótki odcinek, jak skończymy na Pinball Carnival, tak więc dajcie mi sekundkę. Okej, nic nie zostało pominięte, niepotrzebnie się wracałem. Rozpoczynamy Lagoon City Act 1. Akt pierwszy. Zobaczmy, czym nas zaskoczy Lagoon City. A, jedyne co pominąłem, to cutscenkę, jakbyśmy się mieli z poprzedniego poziomu, czyli Spinball Carnival, przez rurkę dostawać tutaj wodą. Tak więc to jedyne jest, co pominąłem. Myślałem, że jakąś ważną cutscenkę w grze pominąłem i trochę byłby kibel mentalny. Dlatego stwierdziłem, że na chwilę się cofnę, zobaczę co i jak, ale jeżeli się okazało, że nic nie pominąłem, no to jestem wygryw totalny, co nie? Jestem górą, a nie dołem, jak to mawia klasyk. W ogóle w drugim odcinku zapomniałem wam powiedzieć o tym, że kiedy przechodziliśmy tą świątynię powietrzną, jak przechodziliśmy, to tam w tle Knuckles był ogólnie. Nie zwróciłem w ogóle na to kompletnie uwagi. Dopiero sobie jak tak montowałem drugi odcinek i wycinałem niepotrzebne sceny, to zauważyłem, że on tam się właśnie czaił, nie? I tak mogłem trochę na to uwagę zwrócić, ale na to nie zwróciłem kompletnie uwagi, za co chcę w tym momencie przeprosić. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Powtórzę to, co powiedziałem w odcinku numer 1, kiedy kiedy zobaczyliśmy w tle Amy. Tailsa zobaczyliśmy w drugim odcinku w Speed Jungle. Bardzo fajne jest to ze strony twórców, że oni umieścili postacie, a raczej przyjaciół Sonika w tych poziomach jako takie tło. To jest naprawdę, uważam, że bardzo fajne i chylę czoła za taki pomysł. Naprawdę, nieironicznie jest to fajna sprawa. Oby więcej takich ciekawych ciekawostek, może tak to ujmę. Tak trochę po średnio polskiemu, ale wiecie o co chodzi. Bo przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli chodzi o ten poziom, no to muzyka, która nam towarzyszy, jest naprawdę ponownie bardzo spoko. Na razie nie ma żadnego mojego nieulubionego soundtracku, tak więc w tym momencie ja się wyciszę. Wy wyraźcie opinię, czy uważacie, że jest to naprawdę fajny soundtrack.
A, i tyle było ze słuchania, spoko. Przynajmniej chociaż chwilę posłuchaliście. Myślę, że coś tam usłyszeliście w trakcie, kiedy przechodziłem sobie tutaj poziom. I dobra, teraz jakaś ogromna meduza jest naszym tutaj bosikiem. Aha, to na tym polega, czyli jak on ma tą środkową mackę, to musi ją wbić w ziemię i wtedy my możemy go zaatakować. Kumam. Aha, i to już wszystko, tak? To był cały miniboss i żeśmy, kurde, fokę uratowali, czy tam morsa. Okej, spoko, wszystko fajnie, pięknie. Myślałem, że będzie bardziej to wymagający poziom. Znaczy, poziom. Poziom swoją drogą, ale że miniboss będzie bardziej wymagający. I kurczę, ja w Mirror's Edge powiedziałem, że ten odcinek numer 2 mi tak średnio wyszedł. Ale z perspektywy czasu uważam, że nie wyszedł on w sumie tak źle. Wydawało mi się, że było o wiele gorzej. Dobra, i co teraz? O, patrzcie, Fenga mamy. Co on tam odpierdziela? XD. patrzcie, Amy, co jest grane? A, przechodzimy teraz akt Amy, mam rozumieć. Okej, fajnie, uroczo. Ej, co jak co, ale ten kurde Feng i robot to oni przypominają mi trochę Bolka i Lolka albo sąsiadów, Pat i Matt, co nie? Taki głupi i głupszy mega, nie? Niby jeden chce być sprytny i dorwać Sonika, by pomóc Eggmanowi, a drugi mu jakby przeszkadza trochę, bo jest takim trochę upośledem z 2 IQ, że to jest hit, nie? Ej, serio, to on naprawdę wygląda bardzo fajnie i bardzo uroczo, jeżeli chodzi o poziom Amy, nie? W sensie uroczo pod tym względem, że taki fajny cukierkowy klimat ma ten poziom. A, i mamy jeszcze double jumpa. Zapomniałem w ogóle o tym, że Amy ma możliwość double jumpa i przy okazji może atakować młotem, którego Thor by na pewno pozazdrościł. Tak, Thor byłby bardzo zazdrosny o ten młot Amy. Jestem święcie przekonany. 100% legit no scam. To skoro czwarty szmaragd sprawiał mi problem, to jestem ciekaw, jak będzie piąty wyglądał. Ja już mam obawy, że piąty naprawdę mi skopie zadek, nie? Skoro już od czwartego zaczyna się wygórowany poziom trudności. A przypominam, że szmaragdów w tej grze mamy 7. Tak więc, no, ja się naprawdę obawiam tego, co się będzie działo w następnych special stage'ach, ale myślę, że damy radę, że nie z takimi rzeczami już się człowiek mierzył, żebyśmy nie dali rady, tak więc liczę na to, że naprawdę pójdzie gładko. A jak będzie, jak będą fejle, to będą też... Jak będą fejle, to też będzie śmiesznie, chciałem powiedzieć. Tak to jest, kiedy ja chcę coś na szybko powiedzieć i potem mi się język plącze i wygląda potem jak zawiązany na supeł język. Dara. Widziałem platformę, dokładnie. Lecimy do góry, co tam mamy? U góry! Warto zobaczyć co i jak, bo może coś pominiemy. A ja bym wolał nie omijać rzeczy. Mam nadzieję, że Giant, dobra, mówmy po polsku. Kurde, robię let's play dla Polaków, a nie dla obcokrajowców. A jeżeli jakiś obcokrajowca ogląda, to welcome to my channel. My name is Michael. And today we playing for Sonic Superstar. Dobra, nie będę tak... nie będę tutaj świrował pawiana. Ej, czajcie to, że eksplorujemy sobie tak ten poziom i w ogóle nie ma tego gigantycznego, ultra hiperrealistycznego pierścienia? Gdzie on może być? Ej, powiedzcie mi serio, bo ja mam wrażenie, że ja tutaj coś źle zrobiłem. Ej, długi jest ten poziom, co by nie mówić. Patrzcie jak skubanie schowane. No dobra, nie spodziewałem się, że Amy pomoże temu robocikowi. W ogóle on ma jakieś imię? Jeżeli ma jakieś imię, to weźcie mi, koniecznie napiszcie w komentarzach, bo albo ja sobie zrobię research i najwyżej wpiszę to jego imię, jeżeli znajdę jakąś notkę na ten temat. Ale to też pokazuje, że Amy ma bardzo dobre serce. Zbyt dobre bym powiedział, że pomaga złej postaci
Ale dobra, no nieważne. Feng ma w sumie w dupie tego robota, więc... No jakby nie miał go w dupie, to by zszedł na dół i by mu pomógł. A tak to ma głęboko i szeroko go w dupie. No nie wiem, jak inaczej bym mógł to zrobić, ale no nie, niech tak będzie. Dobra, czyli akt Amy mamy zaliczony, zostaje nam jeszcze akt numer 2 i mamy chyba wszystko na ten odcinek zrobione. Ej, ten robot polubił Amy, fajnie, naprawdę. Miło, uroczo się na to patrzy. Dobra. Powracamy do aktu drugiego. Przez chwilę miałem mindfucka, bo myślałem, że się coś zbugowało i muzyka nie leci, ale już teraz słyszę, że się coś odpaliło. Więc dobra, moi drodzy, zobaczmy, jak ten akt numer 2 będzie wyglądał. No może będzie dobrze, a może będzie źle, zobaczymy. Hejże hej. Zapominam, że gram Sonikiem, więc wypadałoby co jakiś czas te bąbelki zbierać, co nie? No takie chyba, tak mi się wydaje, że to byłby niegłupi pomysł zbierając te bąbelki. Tak ja odnoszę wrażenie. Dobra, ten poziom to takie na pewno połączenie Hydro City z jakimś innym poziomem, nie? W Soniku. Jestem święcie przekonany, że to jest coś takiego, bo... God damn it, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda ta podwodna sceneria. Jestem wręcz zachwycony tym poziomem. Wszystko pięknie, fajnie. Soundtrackowo też nie jest źle. Ale kurczę, gdzie jest ten gigantyczny pierścień? O cholera. To nie wygląda za dobrze. Chyba ominęliśmy ringa. Pierścień. Żeśmy pominęli na bank. No kurde, no co wy mówicie tutaj do mnie, że takie akcje się odpierdzielają? Pominąłem ringa, no cholera jasna! Dobra, myk, jesteś zaatakowany. Tyle mam ci do powiedzenia, śmietniku. Dawaj, do góry lecimy. Na razie ten boss nie wydaje się taki jakiś super skomplikowany. Wydaje mi się, że byli trudniejsi Eggmeni lub Iwo Robotnicy do pokonania, jak chcemy sobie nazwać. Dobra, jesteśmy wyżej. I teraz myk! He! A to fajne, że on ma ten strój płetwonurka, bo jest to takie nawiązanie do Sonic Mania. Pamiętam, że w Sonic Mania miał. O, i mamy owocek, super, elegancko. Przeszliśmy akt numer 2, czyli można by powiedzieć, że skończyliśmy kurcze pieczone dzisiaj. Klasycznie, pięknie, fajnie. Sand Sanctuary. Dobra, my Sand Sanctuary nie robimy dzisiaj. Wracamy do mapy świata, bo to już jest świat numer 6. Tak, świat numer 6. Metal Amy różowy. Fajnie, żeśmy odblokowali Metal Amy różowy. Na razie jest to nam niepotrzebne. Warto byłoby zobaczyć, gdzie ja pominąłem ten cholerny piąty szmaragd chaosu, który nie da mi spać po prostu. Tak więc dajcie mi sekundkę. Proszę was, patrzcie, gdzie się schował ten kurde cholerny ring. Ten cholerny pierścień. Dobra, mamy teraz rubin do zdobycia. Znaczy rubin? Przepraszam, szmaragd. Po prostu szmaragd. Dobra, widzę, na czym już ten special stage polega. Najlepiej będzie, jak po prostu będę sobie tak skakał do góry. Może trochę czasu zyskam. To się źle skończy. Lepiej zrestartować. Wracamy za chwilę. Mamy to. Jest! Udało się! Udało się! Ja pierdziule, ale ja się... Ej, nie, naprawdę, czuję po prostu w tym momencie, jak mi serce mocniej bije, co nie? Co tutaj się odpierdziela? Bluszcz, co to jest kurde za moc bluszcz? To jest jakaś chyba nowa. Aż zerknijmy. Dobra, wyhoduj sobie spinaczkę. A, na takiej zasadzie to polega. Okej, sprytnie, muszę przyznać.
I teraz mam zasadnicze pytanie, czy jak ja sobie stąd wyjdę, to czy mi się zapisze to, że zebraliśmy ten piąty szmaragd chaosu? Tak, zapisało się! Super! Moi drodzy, mamy to! Kurde, Sand Sanctuary ma tylko jeden akt? Ej, no to szósty świat zapowiada się bardzo krótko. Że będzie bardzo krótki. Okej, dobra moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba ten odcinek, jak i poprzednie, i mam nadzieję, że przyszłe też się wam będą podobać. Ja już nie przedłużam, nagrywam to w ogóle w dzień, kiedy dzisiaj wleci czwarty odcinek z Mirror's Edge, czyli 29 kwietnia. Tak więc wy ten odcinek będziecie w maju widzieć dopiero. Myślę, że nawet jeszcze w tym tygodniu, co teraz będzie, co w zasadzie się zaczął. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!